Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jerecka. Na antenie Radia Żnin FM rozpoczynamy rozmowę dnia. Przy mikrofonie wita się z Państwem Ania Jerecka, a w studio dzisiaj niemalże po roku, tak doszliśmy do tego przed wejściem na antenę, witamy ponownie Karola Soberskiego, pisarza, dziennikarza niezależnego i badacza historii Karola Soberskiego. Dzień dobry Karolu, witam. Witam serdecznie Radio Słuchaczy, witam Cię Panie Redaktor. Skarby, dzieła sztuki, archiwa, czyli ukryte, zrabowane i ocalone. To tytuł najbliższego, hasło najbliższego, piątego już festiwalu historycznego Tajemnice Trzech Stuleci, który jest tak naprawdę twoim dzieckiem. Tak, piąty jubileuszowy festiwal historyczny Tajemnice Trzech Stuleci. Tak jak wspomniałaś, skarby, dzieła sztuki. Pomysł stąd się wziął, że rok temu na czwartym festiwalu była taka ogólna tematyka o ziemiaństwie, a w tym roku, że jest okrągła 85. rocznica wybuchu II wojny światowej, a tak naprawdę przez te 6 lat II wojny światowej Polska utraciła bardzo wiele dzieł sztuki. Bardzo wiele dzisiaj jest poszukiwanych, zaginionych. Postanowiliśmy właśnie podczas festiwalu, który odbędzie się 14-15 września w gościńcu Sobańskich, w takiej miejscowości Modliszewko. Niedaleko od nas. No tak, po drodze, tak, z Gniezna Drogowa. Zaprosiliśmy 14 prelegentów z całej Polski i z Europy, bo będzie też prelegent z Niemiec. I chcemy właśnie porozmawiać o tym wszystkim, co Polska utraciła poprzez działalność i Niemców, i Sowietów, ale też, no niestety, też naszych kochanych rodaków, bo też Polacy po wojnie bardzo wiele dzieł sztuki ukradli. Będziemy mówić o tym, co zniknęło z naszych pałaców tu w regionie, tak, żeby będziemy poruszać temat na przykład Kołdrąbia, Obłudna koło Gąsawy, tutaj Dziadkowo, Modliszewo. Będziemy rozmawiali o tym, co było w muzeach naszych lokalnych, bo będzie wykład na przykład o Muzeum we Wrześni, które w 1939 roku utraciło bardzo wiele dzieł sztuki, co Niemcy zabrali. Będziemy także opowiadać i dyskutować o tym, co zostało skradzione u prywatnych kolekcjonerów, niekoniecznie właścicieli ziemskich, ale także takie prywatne osoby, które miały w swoich kamienicach niezwykłe kolekcje, czy to monet, czy różnych innych ciekawych zabytków. I przez dwa dni, właśnie 14-15 września, chcemy o tym rozmawiać. Festiwal o 10 godzinie, w sobotę 14 września się zaczyna. Kończy się w sobotę o godzinie 18.30, a w niedzielę zaczynamy o 9.00, kończymy o 13.10. Cały program będzie dostępny na stronie i fanpage'u Radia Żnin. Jest dostępny także na mojej stronie soberski.pl, na stronie naszej fundacji, fundacjachrystyczna.pl i na naszym portalu pojeżdżaj24.pl. Tam też można nabyć wejściówki. Idea festiwalu jest taka jak od pierwszego, czyli chcemy promować Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, te dwa nasze regiony, bo wyszedłem z założenia, jak w 2019 roku festiwal się narodził, żeby promować te dwa regiony, że to nie tylko jest szlak piastowski, bo tak cały czas ciągle się o tym powtarza. Ten szlak piastowski jest bardziej promowany pewnie niż właśnie te nasze pojezierze. Tak, ale zauważyłem od jakichś 2-3 lat, że w Kujawsko-Pomorskim jest dużo lepiej promowany szlak piastowski niż w Wielkopolsce. Co kiedyś jeszcze było zupełnie odwrotnie. Kiedyś Wielkopolscy się śmiali, że Kujawsko-Pomorskie jest daleko z tyłu za Wielkopolską. Teraz przynajmniej taka jest moja opinia i to się pokrywa, bo widzę, bo tą turystyką żyję, że jest odwrotnie, że Kujawsko-Pomorskie bardzo poszło do przodu. I tak naprawdę te dwa regiony mocno były promowane przez powstanie wielkopolskie, ale w momencie rocznica, gdy była rocznica wybuchu. A cała reszta, czyli tak naprawdę majątki ziemskie, pałace, dwory, to wszystko się działo w czasie I wojny światowej, II wojny światowej. Te historie XVIII-XIX wieczne, te 300-lecia tak naprawdę się przenikają, bo pewnych wydarzeń, tak jak właśnie powstanie wielkopolskie, nigdy by nie było, gdyby nie działalność pewnych osób i pewne sytuacje XVIII-XIX wieczne. I cały czas taki jest styl, że chcemy pokazywać nasz region nie tylko jako szlak piastowski, ale właśnie te zabytki, te miejsca, które jeszcze nasze babci, dziadkowie, jak ktoś ma szczęście, to i prababcie, pradziadkowie pamiętają, czy pracowali w tych majątkach ziemskich. I chcemy to po prostu pokazać, promować. A w tym roku głównie nastawiamy się właśnie na te skarby, dzieła sztuki, bo to jest taki temat, o którym się
z jednej strony dużo mówi, jak się słyszy na przykład na Dolnym Śląsku, że tam tego jest bardzo sporo, a w Wielkopolsce na Kujawach się okazuje, że jest naprawdę wiele niezwykłych historii. I ja podam taką przykład Gębice koło Mogilna, natomiast przypomnę tylko kościółek. Tam w okresie II wojny światowej starosta mogileński, niemiecki starosta, ukradł kilkanaście ikon, które tam były. W moje ręce wpadły dokumenty, które pochodzą z archiwów niemieckich, bo mam kolegę, który będzie, zresztą Darek Garba, będzie na festiwalu. Z tych dokumentów wynika, że po wojnie Amerykanie zatrzymali tego starostę, przekazali go do Gniezna, tam go Polacy przesłuchiwali i tak naprawdę te ikony do dzisiaj się nie odnalazły. Są dokumenty, są pewne ślady, gdzie tych ikon szukać, ale tych ikon do dzisiaj nie ma. No i być może kiedyś uda się te rzeczy odnaleźć. Inny przykład, te związane tutaj z waszym regionem i z naszym, czyli Ród Skórzewskich, Lubostroń, Czerniejewo. Udało nam się odnaleźć listy Zygmunta Skórzewskiego, ostatniego właściciela z lat 50. On pisał do amerykańskiej strefy okupacyjnej i tam wymienił 32 obrazy, które były w pałacu w Czerniejewie. Tam były obrazy Rembrandta i tak dalej. O tych obrazach nie ma śladu się po tych obrazach. Ostatnio nawet dostałem miesiąc temu bodajże maila z Ministerstwa Kultury, bo gdzieś tam jakiś pracownik doczytał się u nas na stronie, że jest taka lista. Oni Ministerstwo Kultury się zapytuje, skąd mamy taką wiedzę, że takie obrazy były w pasu Czerniejewie i tak dalej. Więc takich wątków zaginionych dzieł sztuki, zaginionych różnych artefaktów, archiwów jest bardzo wiele. Mnie na przykład udało się w lutym, czy w marcu, już teraz nie pamiętam, po 10 latach tak naprawdę poszukiwań odnaleźć wreszcie archiwum rodu Paruszewskich. Oni mieli majątek Dziadkowo, mieli też Obłudno koło Gąsawy, niezwykłe dokumenty, prawie 700 fotografii, listy, na przykład są listy Feliksa Nowowiejskiego w tych dokumentach i to są rzeczy bezcenne tak naprawdę dla naszej kultury, naszego dziedzictwa kulturowego. To są rzeczy, o których przez lata się w ogóle nie mówiło, dlatego że wszyscy byli przekonani, że ich po prostu fizycznie już nie ma, zostały zniszczone. Mnie się udało odnaleźć w Kopenhadze, w stolicy Danii. No właśnie, chciałam zapytać, gdzie ci się udało odnaleźć, tak. Czy to była Polska, czy jednak nie, za granicami? Nie, to one są zagranicznie. Tak samo mówię, ja będę miał na przykład na festiwal taki wykład Kopenhaga, Hanower, Denver, odnaleziono archiwa majątku ziemskich pogranicza Wielkopolski i Kujaw, bo się okazuje, że bardzo wiele tych archiwów, ja nie wiem jakim cudem oni to zrobili, no bo to dla mnie zawsze jest zagadką, bo to nie jest jeden czy dwa dokumenty, tylko w przypadku np. Paruszewskich to jest kilka kartonów dokumentów, jak oni to wywieźli przed czy po wojnie z naszego kraju. I się okazuje, że na przykład Paruszewski w Kopenhadze, Saskowskich związanych z Pawłem Ignacewem czy z wyrobkami koło Mogilna odnalazły się w Denver niektóre materiały w Stanach Zjednoczonych. Mielno, czyli tu po sąsiedzku Ruth von Wendorfów w Hanowerze się udało i też te materiały wróciły już do naszego kraju. I takich historii jest naprawdę bardzo dużo i o tych historiach będziemy opowiadać. Będzie na przykład wykład, on będzie w niedzielę, doktora Andrzeja Plinkę. To jest emerytowany archeolog z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. I Andrzej opowie, bo Andrzej napisał w tym roku, wydał taką potężną, monumentalną biografię profesora Józefa Kostrzewskiego. Wszyscy wiedzą, że profesor Kostrzewski był ojcem polskiej archeologii, prawda, biskupin, inne wielkie badania. A mało kto wie, że po wojnie profesor Kostrzewski przez wiele, wiele lat szukał dzieł sztuki, które Niemcy ukradli w Wielkopolsce. I właśnie Andrzej przedstawi to, co mu się udało ustalić, gdzie szukał, gdzie Niemcy ukrywali te wszystkie dzieła sztuki. Będzie na przykład Darek Garba, właśnie wspomniany nasz przyjaciel, historyk, który od 30 lat mieszka w Niemczech. Darek będzie miał niezwykły temat na przykład o Zamku Poznańskim, bo cały czas się mówi, że dzieła sztuki, które Niemcy mieli czy to w Muzeum Narodowym w Poznaniu, czy to zgromadzili je na Zamku Poznańskim, że on je wywieźli w 1945 roku do Rzeszy. Okazuje się z dokumentów w archiwach, że to jest nieprawda, że one są poukrywane dzisiaj na terenie Wielkopolski. W kościołach, pałacach, w kamienicach, no w różnych dziwnych czasami wręcz miejscach. Być może czasami sami nie wiemy, że... Tak, no tak wynika z dokumentów, że one są na terenie naszego kraju, naszego regionu. I chcemy właśnie o tych rzeczach porozmawiać. Będzie na przykład tam taki antykwariusz ze Swarzędza, Antoni Łęszczak, który opowie o niemieckiej grabieży zabytkowych mebli w Wielkopolsce. I się okazuje, że Wielkopolska nam się dzisiaj kojarzy, że to jest nasz region, ale tak naprawdę no, Mogilno czy Szorogowo to tak naprawdę mieszkańcy się czują Wielkopolanami, mimo że tak. Administracyjnie są. I to też dotyczy tego regionu. I takich historii będzie, no będzie to Jacek Podemski, znany dziennikarz z telewizji, który miał taki program Wstęp zbroniony, też nakręcił dwa filmy o Czarnobylu, film o Fukushimie. I on na przykład opowie o rabowaniu przez brygady trofejne
naszych głównie kościołów. Tutaj będzie mowa o katedrze gnieźnieńskiej, o bazylice w Przemyślnie, bo stamtąd po prostu były powywożone pewne rzeczy do MRU. I stamtąd Rosjanie chyba 77 wagonów wywieźli dzieł sztuki do Moskwy. Część nam oddali, część dzisiaj na terenie Rosji się znajduje. I będą takie tematy pośrednio związane z Wielkopolską, z Kujawsko-Pomorskim, bezpośrednio. Także myślę, że każdego radiosłuchacza, którego interesują czy to skarby, czy tajemnice, czy zagadki. Myślę, takie, że tajemnice najbardziej interesują. Tak, no to zapraszamy, bo naprawdę, szczególnie co ja zawsze powtarzam, nasi prelegenci, tych prelegentów będzie 14 w tym roku, oni przyjeżdżają już w piątek, wykłady są w sobotę, w niedzielę i oni do niedzieli zostają. Więc można przyjechać, posłuchać jego prelekcji, pójść sobie na kawę, zrobić sobie to, selfie. Że tak naprawdę ten panel dyskusyjny się kończy po południu w sobotę, to nie oznacza, że muszą wszyscy wyjść. Tak, dokładnie, szczególnie, że mówię, restauracja będzie otwarta, wszyscy stają na miejscu, będzie można kupić, bo niektórzy prelegenci też piszą książki, będzie można nabyć książki, zrobić sobie autograf, zdobyć autograf, ale najważniejsze sobie porozmawiać z tym prelegentem, że oni po wykładzie nie odjeżdżają, tak jak się dzieje w takich wielu festiwalach w Polsce, tylko zostają na te 3 dni, można sobie z nimi spokojnie porozmawiać. Naprawdę warto skorzystać z tego zaproszenia Karola Soberskiego na festiwal, bo mnóstwo ciekawostek można się dowiedzieć, a być może nawet i gdzieś odkryć swoje jakby do tej pory może nieznane historie swoich rodzin. Karol, tutaj mówisz o tych wszystkich zrabowanych dziełach, o tych, których już nie ma, albo gdzieś nie wiadomo, gdzie się znajdują. Natomiast gdybyś ty miał wymienić te, które z jakiegokolwiek powodu były najistotniejsze, najcenniejsze dla naszego regionu, a nie wiem, gdzie się znajdują. To trudno powiedzieć, naprawdę, no, bo dla każdego co innego jest ważne. Na przykład popatrzę na Kołdrąb. W Kołdrąbiu w pałacu Marian Haber przed wojną miał salę, która była w meblach z muszli. Ja osobiście chciałbym zobaczyć taką salę, bo ja nie mam takiej wyobraźni, może radiosłuchacze mają, żeby sobie wyobrazić szafy, stoły, krzesła z muszli. Ale na przykład nam się udało odnaleźć, już po napisaniu książki Zagadkowy kolekcjoner o Haberze, na terenie Wielkopolski w kilku prywatnych domach są obrazy z pałacu w Kołdrąbiu, z kolekcji Habera. To są obrazy Kossaka, Malczewskiego, Styki, Wyczółkowskiego. I to są obrazy, które część ich spisana na listę strat wojennych. Zdjęcia tych obrazów będą w książce. I myślę, że to będzie też sensacja, bo prawdopodobnie w tym roku wyjdzie druga część opowieści o Marianie Haberze, raport Habera, taki będzie miała tytuł ta książka i tam o tym opowiemy. Także dla wielu te obrazy mają swoją wartość, a dla niektórych tak naprawdę zobaczyć te meble z tych muszli. Mnie osobiście na przykład marzy się, no bo tak jak radiosłuchacze, jak pamiętają nasze wcześniejsze rozmowy, że ja się bardzo mocno zajmowałem braćmi saskowskimi, bo urodziłem się w Pałacu w Powie Ignacewie i ten temat jest mi bardzo bliski. Mnie się marzy odnaleźć pamiętniki Franciszka Saskowskiego, bo wiemy, że takie pisał. Wiemy, że je ukrył w 1939 roku, dlatego że w tych pamiętnikach byli opisywani powstańcy wielkopolscy, z którymi on współpracował i on się po prostu bał, że jak one wpadną w ręce Niemców w 1939 roku, no to zostaną wszyscy rozstrzelani. I mnie na przykład, dla mnie osobiście taką bezcenną rzeczą byłyby te pamiętniki. One gdzieś są, nie wiemy gdzie, być może kiedyś na nie jeszcze nie natrafiłeś trafimy, na ten trop. Tak. Na przykład w przypadku tego archiwum Paruszewskie, o którym wspomniałem w Kopenhadze, tam na przykład ku mojemu zdziwieniu są listy Feliksa Nowowiejskiego. I to nie są listy związane z muzyką. Są jego prywatne listy do Marii Paruszewskiej, to była matka Michała. I on tam opisuje rzeczy no, niezwykłe. Te listy akurat się odnalazły. Ale czyli wiemy, to też oznacza, że ten nasz region bardzo często korespondował z wieloma znamienitymi osobami w wczesnych czasach. Bo tak jak na przykład przy okazji Habera się okazało, że w naszym regionie Jan Kiepura bywał bardzo często, to się okazuje, że w przypadku Paruszewskich majątek dziadkowo i majątki też obłudno inne odwiedzali Mieczysław Fok przed wojną. Przyjeżdżał tu Artur Lubinstein, słynny pianista. Ada Sari przyjeżdżała. No postacie z okresu międzywojennego wielkie tak naprawdę. Dzisiaj troszeczkę zapomniane i my chcemy to przypomnieć. I jeszcze dodam jedną ważną rzecz. Nasz festiwal, oprócz tego, że będziemy rozmawiali o tych skarbach, to my chcemy coś promować, dlatego też będą materiały promujące i powiat żniński, i kujawsko-pomorski, i Wielkopolska, ale też chcemy pokazać, dlatego też na przykład wśród prelegentów jest Elżbieta Szumska. Ela Szumska to jest nasza już wieloletnia koleżanka, przyjaciółka.
Ela wiele lat temu zainwestowała wszystkie swoje oszczędności, tak można powiedzieć, w kopalnię złota w Złotym Stoku. I zrobiła z tego perełkę turystyczną. Jak się jedzie na Dolny Śląsk, to praktycznie nie ma dzisiaj wycieczki, która by tam nie pojechała. I Ela opowie, raz opowie o tej rodzinie Gutlerów, która tą kopalnię tam wiele wieków temu zakładała, ale ona też opowie, jak promuje. Dlaczego ja o tym wspominam? Ponieważ ciągle się mówi o tych turystach. Ja tak naprawdę na początku tego roku sobie sprawdziłem, ilu turystów odwiedza Gniezno. Ja nie wiem, ilu turystów odwiedza Żnin, bo tego nie sprawdzałem. O Gnieźnie się mówi, że Gniezno to jest pierwsza stolica Polski, prawda? Uczy się o tym uczniów w szkole, katedra gnieźnieńska, czyli matka kościołów polskich, miejsce, gdzie prymas Polski. Proszę sobie wyobrazić, że w 2023 roku Gniezno odwiedziło 420 tysięcy turystów. To się może wydawać, że to jest dużo, prawda? No ale zadzwoniłem do Eli Szumskiej i się okazuje, że kopalnię Złoty Stok w ubiegłym roku odwiedziło 900 tysięcy turystów. Zamek, więc nie porównywalnie. Tak, Zamek Książ, wiadomo, Zamek Książ wypłynął przez złoty pociąg. Będzie Magda Woch, która będzie opowiadała też o takich szafach, które w Wielkopolsce się odnalazły, a są teraz na Zamku Książ. I się okazuje, że Zamek Książ rocznie odwiedza 1,5 miliona turystów. Wystarczyła taka akcja z tym złotym pociągiem. I dzisiaj jak się jedzie na Zamek Książ, tam ciągle wszystko jest ze złotym pociągiem związane. I turyści tam, że tak powiem, nieładnie walą drzwiami i oknami na Zamek Więc Książ. Dobrze by mieć było taki złoty pociąg w Gnieźnie. W ogóle w naszym regionie, no wiadomo, no powiat żyński, no słynie z biskupina i nic z tego nie przybije, prawda? Wenecja, biskupin, turyści od najmłodszych lat jeżdżą do tych miejscowości, oglądają to nasze dziedzictwo. Ale inne regiony, tu Wielkopolski czy Kujawsko Pomorskiego, no brakuje im takiego czegoś, co by okazuje się, żeby przyciągało turystów. My na przykład w Mielnie, tu po sąsiedzku, no rośnie ten dąb mieliński, on ma 1052 lata, w tym roku mu stuknęło. I jak tam turyści przyjeżdżają, oglądają ten dąb, to są zszokowani, że o tym się w ogóle w Polsce nie mówi, że jest najstarszy dąb w Polsce, rośnie tutaj, a nie jakieś tam dęby rogalińskie czy inne dęby. Także chcemy przy okazji tych rozmów na festiwalu o tych skarbach, dziełach sztuki, archiwach, chcemy także porozmawiać o tej turystyce lokalnej, jak to zmienić, żeby tych turystów było znacznie więcej. Dlatego też, bo pewnie takie mogą ktoś tam może zapytania postawić, dlaczego wśród prelegentów są praktycznie w większości prelegenci z całej Polski. Bo my wychodzimy z takiego założenia i to nas nauczyły poprzednie 4 festiwale, że zapraszamy prelegentów z różnych stron Polski, ponieważ za nimi przyjeżdżają turyści do nas. Gdybyśmy tylko naszych lokalnych wzięli, a moglibyśmy spokojnie znaleźć takich, bo są tacy pasjonaci, to turysta z Polski nie przyjedzie. A tutaj przyjeżdżają turyści z Polski, którzy w poprzednich latach praktycznie 80% uczestników to byli turyści z Polski, którzy biorą nasze materiały i potem do nas po prostu wracają, bo wiedzą, że są tego typu ciekawe miejsca, które można zobaczyć, odwiedzić, poznać fantastyczne tereny. I temu ma służyć właśnie tegoroczny festiwal, 5. jubileuszowy. Sam się czasami dziwię, że już nam tych 5 festiwali, szybko 4 miało. Zleciały, 5 za kilkanaście dni, także i cieszy nas, bo gdzieś tam się wpisaliśmy w kalendarz takich ogólnopolskich wydarzeń i on ma swoją już renomę. Mieliśmy konferencję prasową z panią wójt gminy Gniezno, bo tegoroczna konferencja jest na terenie gminy Gniezno i pani wójt Maria Supryska stwierdziła, że ona jest dumna, że taki prestiżowy festiwal odbywa się w tym roku na terenie właśnie jej gminy. Tym bardziej my polecamy, właśnie wejściówki są dostępne w internecie, można później ją odebrać w takiej formie fizycznej już 14 i 15 września właśnie w Modliszewku, w gościńcu Sobańskich, tam w tym roku odbywa się ten 5. festiwal historyczny. Nawiązałeś na początku naszej rozmowy do tego, że jest jakby ten program ułożony przy okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, 85 lat mija, więc tak pokrótce chciałabym wspomnieć o tym, co wydarzyło się w tym czasie, kiedy się nie widzieliśmy, właśnie związanego właśnie z II wojną światową i szpitalem Dziekanka. O tym też kiedyś mówiliśmy już na antenie, to zresztą ta zbrodnia jest opisana w jednej z twoich pierwszych książek. Natomiast po wielu latach odkryte zostały nowe fakty, nowe artefakty. Tak, zgadza się. To wszystko, co nam się udało, bo w tym roku mija 20 lat, gdy tematem się zajmuję, bo tematem tej niemieckiej zbrodni na pacjentach Dziekanki, tam Niemcy w sumie zagazowali około 10 tysięcy pacjentów, znamy nazwiska 3,5 tysiąca ludzi. W 2004 roku zacząłem, w tym roku mówię, 20 lat minęło i ostatnie 2 lata to był taki czas, kiedy
nam się wydawało, że nic nas już nie może zaskoczyć, prawda, w tej akcji. Nawiązaliśmy współpracę z takimi naszymi przyjaciółmi, już teraz Stowarzyszenie Wizna 1939. To jest ekipa z Wołomina. Oni właśnie kapitana Arginisa odnaleźli i teraz odnaleźli Hubala, wiedzą, gdzie Hubal spoczywa i być może jesienią go wydobędą. I oni przyjeżdżają kilka razy w roku na weekendy do nas i badamy te doły śmierci tu w Lasach Nowaszyskich koło Mielna. I w ubiegłym roku na przykład odkryliśmy dwa kolejne doły. Jeden dół ma 25 m2, drugi ma 9 m2. Odkryliśmy w ubiegłym roku na przykład linię strzału, taką, która około 100 metrów ma. Ona wskazuje po prostu, że w tym miejscu, wzdłuż tej linii, ci pacjenci z tych ciężarowych, z tych gazwagenów byli wyrzucani, tam byli dobijani, ponieważ wzdłuż tej linii odnaleźliśmy masę łusek od krótkiej broni, od długiej broni, ponieważ wielu pacjentów transport przeżywało, mimo że byli zgazowani spalinami samochodowymi, to przeżywali, to ich na miejscu po prostu Niemcy dobijali. Wiadomo, no, że od 1943 roku Himmler wydał taki rozkaz, że mają wyczyścić te wszystkie doły śmierci i u nas to robiło takie komando z Inowrocławia żydowskie i oni wyciągali te szczątki tych pacjentów i palili na stosach. I my przez długi czas nie wiedzieliśmy, z czego te stosy mogły być zrobione. I tak naprawdę chyba, nie wiem, 3 tygodnie temu mieliśmy kolejną akcję weekendową i trafiliśmy na szyny na tym polu. I na 99% jesteśmy przekonani, że właśnie te stosy, na których te szczątki były palone, bo wiemy, że one były palone, jak jakaś kostka zostawała, to właśnie ci Żydzi z tego komanda musieli rozdeptać to wszystko, a potem prochy albo były zakopywane gdzieś w ziemi, albo były rozrzucane po polach, do lasu, do jezior, do rzek, tylko nie wiedzieliśmy, jak, z czego te stosy były konstruowane. I na dzisiejszy wiemy, że tutaj w Lasach Nowaszyskich były konstruowane z torów kolejowych, z szyn, które pochodziły od Wendorfa. Po prostu Wendorf, właściciel Mielna, miał kolej konną. Ta kolej konna była rozkładana w okresie zbiorów, czy to buraków, czy zboża na pola. Konie ciągnęły wagoniki. Jak się zbiory skończyły, to ta kolej była, te tory były ściągane, one były magazynowane na folwarku w Mielnie. I prawdopodobnie Niemcy, po prostu nie pytając Wendorfa o zdanie, o zgodę, zabierali sobie te tory. One były lekkie w transporcie, bo to nie były takie szyny kolejowe jak od normalnej szerokie tory. I na nich prawdopodobnie, bo takie właśnie elementy odnaleźliśmy, na nich układali te stosy, na te tory kładli właśnie szczątki i tych ludzi palili, więc to był taki dla nas przełom. Myśleliśmy, że zakończyliśmy już po tych 20 latach, ale się okazało, że parę dni temu koledzy z Wizny dali mi znać, że gdzieś trafili na kolejne zdjęcia lotnicze z II wojny światowej, na których widać pewne miejsca w tym terenie, gdzie te doły są, które wskazują na jeszcze inne doły, kolejne doły i prawdopodobnie w wrześniu lub październiku będziemy ten temat dalej kontynuować. Czyli jest jeszcze coś do odkrycia. Tak, szczególnie, że w tym roku w październiku minie 85 lat od pierwszego transportu z Dziekanki. Poza tym też tak się złożyło, że w tym roku w maju byłem zaproszony na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydział Pedagogiki i tam był taki, miałem wykład i profesor Tadeusz Nasierowski. To jest taki, można powiedzieć, guru tego tematu. To jest naukowiec z Warszawy, który bardzo, bardzo dłużej ode mnie tym tematem się zajmuje. Napisał też świetną książkę na ten temat. On teraz walczy, właśnie petycja krąży w internecie do prezydenta Dudy, żeby 22 września był Narodowym Dzień Pamięci o tych zbrodniach niemieckich na pacjentach szpitali psychiatrycznych. Dlaczego 22 września? Ponieważ tego dnia pierwszy transport w Kocborowie na Pomorzu pacjentów został zorganizowany i Niemcy tych pacjentów zabili i dlatego ten dzień. No a my dodatkowo jeszcze chcemy w tym roku zrobić w Gnieźnie taką konferencję międzynarodową, bo rok temu byliśmy w Łodzi zaproszeni, znaczy ja byłem zaproszony z wykładem o Dziekance, bo taki uniwersytet w Ulm w Niemczech robi w Polsce konferencję właśnie poświęconą tych zbrodniach na pacjentach szpitali psychiatrycznych. Odbyła się wtedy w Łodzi i teraz chcemy ją zrobić też w Gnieźnie, też z tego względu, że w tym roku jest okrągła rocznica 150 lat, jak funkcjonuje szpital Dziekanka. Więc myślę, że temat będzie jeszcze przez wiele, wiele lat żył, szczególnie, że praktycznie nie ma miesiąca, bym na maila nie dostawał zapytań, czy od polskich rodzin, czy od niemieckich rodzin, którzy piszą wprost: panie Karolu, w sierpniu 1939 roku mój pradziadek trafia na Dziekankę, albo piszą Niemcy, że trafia na Tegernhof, bo tak Niemcy przechrzcili Dziekankę i ślad po nim ginie. I nie wiemy, co się stało. Znam nazwisko, miejsce urodzenia, wszystko,
a rodziny nie wiedzą, co się stało z ich krewnymi. A ta lista 3,5 tysiąca osób, o których wspomniałeś, jest do sprawdzenia? Tak, taką my listę... sprawdzamy przede wszystkim zawsze, bo był taki pracownik Sylwester Foremski szpitala, który potajemnie zapisywał w tak zwanym czarnym zeszycie, on jest dostępny w szpitalu, bo tam jest muzeum, i w tym zeszycie on zapisywał tych pacjentów, który był w stanie ustalić, kiedy do szpitala trafili, bo to sobie sprawdzał w dokumentacji, i wpisywał daty, kiedy byli wywożeni. I na podstawie tego oraz księgi ruchu chorych, tylko ta księga to tak Niemcy troszeczkę ją też fałszowali, ale można ustalić, które są wpisy prawdziwe, które nie są, to znamy te 3,5 tysiąca nazwisk tak naprawdę. Mhm. Nie? Ale że w samym tylko okresie od października 1939 roku do stycznia 1940 roku Niemcy wywieźli 1200 pacjentów, a później praktycznie do końca wojny było po kilkaset, a nawet tysiąc, ponad tysiąc wywożonych w ciągu pół roku, więc przypuszczamy, że tych pacjentów może być nawet trzy razy więcej, których zagazowali. Szczególnie, że tam nie byli tylko Polacy, bo oprócz Polaków na Dziekance zginęło 500 Żydów z Łodzi, bo to mam udokumentowane. Zginęli Niemcy, to byli żołnierze głównie Wehrmachtu, którzy albo udali, że fiksują na froncie wschodnim, bo faktycznie wariowali. Byli Łotysze, Estończycy, Litwini, Francuzi, Włosi, Anglicy, Rosjanie, byli Ukraińcy. Ostatnio dowiedzieliśmy także, że 200 pacjentów Dziekanki Niemcy zabili w Lasach Szpęgaskich na Pomorzu. Także temat rzeka, niestety tematem w Polsce zajmuje się może z 5 osób tylko, bo to jest temat, można powiedzieć, chorzy psychicznie, więc mało kogo to interesuje. No ale temat jest, to jest nasza historia i dlatego tym się zajmujemy. 20 lat za tobą, to jeszcze drugie tyle pewnie będziesz mógł na to poświęcić. Tak mi zdrowie pozwoli. To. Na pewno, tego ci życzymy, Karol, oczywiście. Wracając do tej przyszłości, bo tutaj mówiłeś o tym, co gdzieś tam się w tych przyszłych miesiącach będzie działo, to ja chciałabym jeszcze nawiązać do twoich planów związanych z pisaniem książek, bo bardzo ambitnie tutaj, jeżeli chodzi o pisanie tych pozycji, 8, dobrze mówię? No ja już powiem szczerze, że się pogubiłem, ale ponieważ... I kryminał. Tak. Pierwszy kryminał, jaki zamierzasz napisać. Tak, do kryminału namówiła mnie moja żona, bo uznała, że teraz moda na kryminały, więc stwierdziła, że... Jedyne, co znamy, to jakby główne założenia i okładka. Tytuł, Klątwa hrabiego będzie tytuł książki. To będzie kryminał, który będzie przeplatany fikcja z wydarzeniami, z miejscami autentycznymi, bo uznałem, że poprzez moje książki promuję nasz region, czy to wielkopolskie, czy kujawsko-pomorskie, i uznałem, że kryminał ma też temu służyć. Czyli może się na przykład zdarzyć, że będzie coś się wydarzy w Żninie, na autentycznej ulicy, w autentycznym miejscu i tak dalej. I będę chciał w ten sposób promować nasze ciekawe miejsca w naszym regionie. Ale kryminał to podejrzewam gdzieś tam, on się pisze, tam już parę ciekawych historii jest opisanych a propos kryminału, nawet dwa fragmenty gdzieś tam na mojego fanpage'a wrzuciłem. Ale kryminał myślę na przełomie roku się ukaże. Pod choinkę. Będzie bardzo krwisty, będzie dużo, będzie dosyć brutalny, ale też z ciekawymi anegdotami, autentycznymi historiami, ponieważ fakt też jest taki, że wiele rzeczy, które gdzieś tam znajduję w archiwach, które od świadków historii otrzymuję, to są takie rzeczy, których z różnych względów ja nie mogę w książkach dokumentalnych opisać, historycznych, no bo po prostu nie chcę narażać pewne osoby na nieprzyjemności i tak dalej, czy też na śmiech, ale mogę te rzeczy, zmieniając nazwiska, zmieniając okoliczności, opisać, i to są rzeczy naprawdę niezwykłe. No bo na przykład taka ciekawostka, że w jednym z pałaców w naszym regionie, nawet można powiedzieć w waszym województwie, w 1945 roku w styczniu Rosjanie zorganizowali sobie burdel. Ja o tym książce nie napiszę, no bo mogą żyć osoby, które te rzeczy pamiętają, prawda? Ale takie historie miały miejsce u nas i to jest też historia. Ja tego typu rzeczy, mówię, mogę wykorzystać, wiadomo, zmieniając pewne fakty w książce, gdzie będzie dużo, dużo fikcji, ale mówię, to jest kryminał. Zobaczymy, jak mi ten kryminał wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie ciekawy i że będzie cała seria. W najbliższym czasie jednak kontynuuję te moje książki historyczne. Dlatego też powołaliśmy Instytut Literacki imienia Marii Franciszka Rubaszewskich.
I tutaj warto dodać, szanowni państwo, bo to ustaliłam, że jest instytut, który Karol jako jeden z nielicznych swoich jakby dzieci poświęcił właśnie swoim dziadkom. Tak, zgadza się. To jest pomysł, można powiedzieć, mojej żony. Twoja żona, muszę powiedzieć, ma bardzo dobre pomysły. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy Aleksandrę. Po prostu moja żona stwierdziła, że 28 lat zajmuje się promowaniem, wyciąganiem zapomnienia tak naprawdę obcych ludzi, właścicieli ziemskich, różnych bohaterów i tak dalej. A nigdy nie poświęciłem czasu, i tu się przyznaję faktycznie, ani mojej babci, której niestety nie znałem, ani dziadkowi, którego miałem szczęście jeszcze 7 lat znać, bo miałem 7 lat, jak dziadek umarł. Babcia pochodziła z Bydgoszczy, dziadek pochodził z Zielonczyna, czyli z Kresku Pomorskiego. Oboje zmarli w Popowie Ignacewie. I stwierdziłem, że faktycznie. I ten instytut, oboje kochali książki, i babcia, i dziadek. I stwierdziłem, że Instytut Literacki będzie nosił ich imię, żeby ich upamiętnić. I poprzez ten instytut chcę wydawać książki i promować właśnie literaturę i książki i wielkopolskich, i Kresku Pomorskiego, bo te dwa województwa, dziadkowie, babcia, dziadek, łączą. Oprócz tego, że będę swoje książki wydawał, to też chcę wydawać książki innych kolegów, bo tak się zdarza w Polsce, że mają pomysły na świetne książki związane z historią tych dwóch regionów, ale żadne wydawnictwo nie chce ich wydawać, bo powiedzmy one są niszowe jakieś tam, prawda? Aczkolwiek przywołujące wiele ciekawych, tak, pewnie. Tak, bo są nieraz dokumenty unikatowe wręcz pozyskane przez naszych kolegów czy koleżanki, które takie książki chcą napisać. I chcemy takie, tego typu książki wydawać. Na pewno w najbliższych tygodniach będzie premiera książki Głębokie tropem tajemnic. To jest książka w takiej małej miejscowości w gminie Kiszkowo, w powiecie gnieźnieńskim. Książka miała opowiadać o historii miejscowości, a się okazało w trakcie, że to ja mam takie szczęście, że w trakcie poszukiwań trafiam nagle na rzecz niezwykłą. Okazało się, że w tej miejscowości od 1942 roku, o czym tak naprawdę nikt nie wie oprócz mnie na dzień dzisiejszy, Niemcy testowali pewną tajną broń. Tam jest polowe lotnisko, które miało, że tak powiem, mylić aliantów. One było całą dobę oświetlone. Gdyby alianci chcieli bombardować Bednary, no to Bednary miały być wyciemnione i mieli alianci bombardować. Mieli się pomylić. Tak. No i się okazało, że jak to Niemcy, naród praktyczny, to wykorzystywali to polowe lotnisko do testowania pewnej tajnej broni. I nawet mi się udało zdobyć rzecz niezwykłą, ponieważ na portalu napisałem, bo spotkałem się ze świadkiem historii, panią rocznik przedwojenny, która pamięta to lotnisko, pamięta te rzeczy. Opisałem to spotkanie z tą panią na portalu i ku mojemu zdziwieniu zadzwonił do mnie antykwariusz z Poznania z propozycją, że on przeczytał ten artykuł i on ma album oficera niemieckiego, gdzie są 42 zdjęcia, takie półpocztówkowe fotografie, i to są jego prywatne zdjęcia, i tam jest 9 fotografii z tego głębokiego, z tych testów. On mi to zaproponował, żebym to kupił. Dosyć wysoka kwota była, ale na szczęście znalazł się prywatny sponsor, który to zakupił. Po kilku dniach kurier mi przyniósł ten album i powiem szczerze, przeżyłem szok, bo album wygląda, jakby wyszedł miesiąc temu z drukarni. Mm-hmm. Zdjęcia, jak to skrupulatność niemiecka, wszystkie zdjęcia opisane, data, godzina. A skąd znalazł się ten album w rękach tego antykwariusza? No tego on nie chciał zdradzić już, mm-hmm. Nie? Ma swoje jakieś tam dojścia. Się okazuje, że bardzo wielu niemieckich oficerów, którzy w Polsce służyli, mieli swoje aparaty i bardzo dużo zdjęć robili. Szczególnie, że tam oprócz zdjęć z Głębokiego są zdjęcia np. z Koszar, Gnieźnie, przy Sobieskiego, dzisiaj ulicy Sobieskiego, Katedry Gnieźnieńskiej, spalonych kamienic. Także to jest historia Gniezna. Także na pewno będzie ta książka. Na pewno wyjdzie właśnie ta Zapomniana zbrodnia, wydanie drugie, uzupełnione o te najnowsze wydarzenia. Wyjdzie raport Habera, też mam nadzieję, że w tym roku. W raporcie będą te rzeczy, o których ja w Zagadkowym Kolekcjonerze pisałem, że zaginęły te dzieła sztuki. To się nagle okazało, że one są, fizycznie istnieją. Nie wszystkie się udało odnaleźć, ale znaczna część od tych, których pisałem, że nie ma, udało się odnaleźć. Nawet historia sprzed dnia wczorajszego. Jedna pani zamówiła z Nowej Wsi Wielkiej, czyli tu województwo kujawsko-pomorskie, tak. Zamówiła książkę i napisała mi, że w książce wyczytała, że Haberowie zostali wyrzuceni w 40 roku do Warszawy. I to jest prawda. Z tym, że ja nie znałem dalszych szczegółów. Ona mi pisze, że i Marian Haber, i jego brat Jan Haber byli świadkami jej ślubu i jej rodziców. Przysłała mi dokument i ja przeżyłem szok, bo się okazało, że faktycznie. To są ci Haberowie, ta miejscowość, wszystko się zgadza. Także ta historia Mariana Habera cały czas, jak powiem, jest żywa. I myślę, że jeszcze w najbliższych tygodniach, miesiącach kolejne informacje zdobędę. Także ta książka, podejrzewam, gdzieś tam pod koniec roku się ukaże. No mam pomysł jeszcze na książkę właśnie o Dziadkowie, o Paruszewskich, bo to archiwum właśnie w Kopenhadze pozyskałem i wyjaśnimy jego okoliczności, jego śmierci, bo one są te zagadkowe. Bo znaleziono go po prostu 27 lutego 1945 roku, jak wisiał na sznurze wisielczym
w podziemiach w Dziadkowie. Się okazało, mówiło się przez lata powojenne, że się powiesił. Okazuje się, że się nie powiesił, że po prostu został zamordowany. Na co mam dowody i to w książce opiszę. No i pomysłem na książki to ja mam około 20 tak naprawdę w najbliższych tylko kilka czasu. Lat. Tak, tylko muszę mieć czas, no i środki finansowe, żeby je wydać, no bo to zawsze jest najtrudniejsze, żeby pozyskać sponsorów, szczególnie, że ja wydaję sam te książki, dlatego też powołaliśmy ten Instytut Literacki jako fundację, bo będzie nam łatwiej poprzez fundację, poprzez Instytut pozyskiwać środki finansowe, więc mam nadzieję, że jeszcze wiele razy się w studiu spotkamy i o tych kolejnych, które szczególnie, że na przykład wyjdzie książka też ostatnia, o czym już pewnie też wspominałem kiedyś, jak byłem twoim gościem, z Bankierzy Tajemnic, ostatnia część o Saskowskich. Tam na przykład będzie dużo Żninie. Bo się okazuje, że Saskowski przyjeżdżał często do Żnina, ponieważ na rynku w Żninie był słynny zegarmistrz, tak. No i tam pewne znalezione przez Saskowskiego dzieła sztuki, skarby, powiedzmy, może tak bardziej ogólnie, trafiały, były spieniężane. I to jest taka ciekawa historia. Się okazało, że ten właściciel tego sklepu to był wujem Saskowskiego, więc te historie gdzieś tam cały czas są żywe, wychodzą, także myślę, że mówię, tych książek zahaczających też o powiat żyński będzie kilka, bo ta historia tak naprawdę tych dwóch województw, tych dwóch regionów, dlatego ja się zajmuję pograniczem Wielkopolski i Kujaw, tak ogólnie mówiąc, czyli powiat żyński, wągrowiecki i gnieźnieński, bo one się bardzo mocno historycznie przenikają, nawet mogileński, no bo te wyrobki. I naprawdę, jak tak rozmawiałem, bo już niestety nie żyją, tak kilkanaście lat temu jeszcze z tymi córkami, z tymi paniami, które były córkami właścicieli ziemskich, roczniki 18, 20, to one na przykład twierdziły, że mieszkały w powiecie gnieźnieńskim, ale na przykład na Sylwestra jeździły do Inowrocławia, bo taki był zwyczaj. Nigdy nie potrafili mi wytłumaczyć, dlaczego akurat tam, no ale te dwa województwa mocno się przenikały i one też w moich książkach tak się przenikają i myślę, że przez kolejne lata będą się tak przenikać. Tego oczywiście życzymy. Szanowni Państwo, Wy, jeżeli chcielibyście wesprzeć tą wyjątkową i nieocenioną działalność Karola, to też możecie to zrobić właśnie kupując te książki. Soberski.pl, tam znajdziecie wszystkie informacje, tam znajdziecie też listę tych książek, które mogą Was zainteresować. Natomiast my w tych najbliższych dniach, 14-15 września, zapraszamy na 5. Festiwal Historyczny Tajemnice Trzech Stuleci. To, o czym chyba jeszcze, Karol, nie wspomnieliśmy, to, że w sobotę będzie kiermasz książki i rękodzieła. Tak, zgadza się, na wolnym powietrzu, bo na festiwal wejściówki są płatne, a na ten kiermasz od 10 do 16, tam będzie można kupić rękodzieło, żadnej chińszczyzny, tylko to, co twórcy ludowi wytwarzają, plus książki, bo na festiwal wśród prelegentów jest chyba 6 pisarzy i oni też przywożą swoje książki. One dotyczą historii różnych stron Polski, ale będzie można je nabyć, będzie można zrobić dedykację, autograf, czy zrobić sobie selfie. Także serdecznie zapraszam 14-15 września do Gościńca Sobańskiej na 5. Festiwal Historyczny Tajemnic Trzech Stuleci. A wszelkie informacje, tak jak wspomniałem, na soberski.pl, fundacjahistoryczna.pl i pojeżdżę24.pl. I również na fanpage'u Radia Żnin FM. Karol Soberski był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję i do miłego zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jerecka.